serdecznie w programie Rozmowa na temat. Dziś moim Państwa gościem jest wójt gminy Kurzętnik Wojciech Dereszewski. Dzień dobry. Panie wójcie, proszę przybliżyć nam Pańską gminę. Gmina Kurzętnik to stosunkowo niewielka gmina, bo zaledwie 150 km2, ale charakteryzujemy się wieloma działaniami proprzedsiębiorczymi, bo stymulujemy rozwój gospodarczy, tworzymy dobry klimat do wspierania przedsiębiorców i rozwoju przedsiębiorczości. Jak zostałem wójtem 6 lat temu, stwierdziłem, że współczesny samorządowiec to ten, dla którego prymat wiodą ludzie, mieszkańcy regionu. Dlatego uważam, że powinniśmy ożywiać potencjał inwestycyjny gminy, aby tworzyć nowe, atrakcyjne miejsca pracy. To jest szereg różnych, rozmaitych działań, aby zachęcić przedsiębiorców do inwestowania i myślę, że nam się to na przestrzeni ostatnich lat udało. No właśnie, tworzycie tak zwany dobry klimat, tak? Jeżeli chodzi o tego typu rzeczy. Jak tworzy się ten dobry klimat? Oj, no to składa się szereg rozmaitych czynników, przede wszystkim infrastruktura. Ona jest bardzo istotna, ważna i myślę, że jakby każdy samorządowiec o tym doskonale wie. Infrastruktura drogowa, wodno-kanalizacyjna, sieć szerokopasmowego internetu. Jak tak na szybko sobie policzyłem, to w Kurzętniku przez ostatnie 5 lat zainwestowaliśmy ponad 57 milionów złotych, wybudowaliśmy ponad 30 km dróg, 10 km chodników, ciągów pieszo-rowerowych. Ten dobry klimat inwestycyjny to również zespół obsługi inwestora, odpowiednie warunki i odpowiedni ludzie, którzy zaopiekują się inwestorami, stworzą im opiekę inwestycyjną i poinwestycyjną. To też preferencje w podatkach, w opłatach lokalnych. Specjalna strefa ekonomiczna, grunty prawie 12 hektarów w strefie ekonomicznej. Tutaj przedsiębiorca może uzyskać ulgi nawet do 70% w podatku dochodowym. Dodatkowo gmina Kurzętnik daje preferencje w postaci ulg, zwolnień od podatków nawet do 10 lat. I to są te zachęty, które z jednej strony zachęcają przedsiębiorcę, a z drugiej sprawiają, że samorząd jest bardziej atrakcyjny w stosunku do innych gmin. Nie wolno nam zapominać o dobrej edukacji, dobrej, właściwej edukacji od najmłodszych lat, ukierunkowanej na potrzeby i oczekiwania lokalnego rynku pracy. Pewnie do tego jeszcze wrócimy. Dla mnie też istotny jest jakość życia. Jakość życia, bo jeśli mówimy o tworzeniu nowych miejsc pracy, to też musimy sobie zdawać sprawę, co zrobić, aby ludzie właśnie u nas chcieli zamieszkać, u nas chcieli zabadać. To działa kompleksowo, prawda? Jeżeli stworzymy miejsce pracy, to musimy zapewnić też i edukację, i właśnie miejsce do mieszkania, bo to jest palący problem. Dokładnie to. Jak działacie w tym temacie? Co robicie, by mieszkańcy mieli miejsca, w których mogliby zamieszkać? Rozmawiamy, jesteśmy na etapie tworzenia wieloletniego programu zarządzania mieszkaniami komunalnymi. Chcemy wybudować kilkadziesiąt takich mieszkań, żeby były one w zasobie gminy Kurzętnik i je będziemy wynajmować tym potencjalnym pracownikom, tym, którzy zechcą osiedlić się na terenie gminy, za niewielkie pieniądze, tak aby dać im możliwość w przyszłości zakupu tych mieszkań na preferencyjnych zasadach. Dzisiaj takie mieszkania sprzedajemy z 60% ulgą. Mamy zainteresowanych deweloperów, mamy grunty przeznaczone pod tą inwestycję i taki program tworzymy i myślę, że to w perspektywie 2 lat te mieszkania będziemy oddawać do użytku. Poza tym w dniu wczorajszym podjęliśmy uchwałę dobrze wykorzystaj 500+ działki za pół ceny, więc gmina Kurzętnik i nasi prywatni partnerzy, którzy są w zasobie w posiadaniu takich działek, będziemy sprzedawać działki z 50% bonifikatą dla wszystkich tych, którzy chcą się osiedlić i wybudować swoje domy w Kurzętniku. Jasne. Jakie działania podejmujecie, bo z tego co zauważyłem, to też uświadamiacie ludzi, jak pobudzić swoją przedsiębiorczość, na przykład uczycie ich korzystać ze środków unijnych, tak? Znaczy tak, to szereg różnych spotkań, konferencji, seminariów. Sami jako gmina jesteśmy organizatorem 16 takich konferencji, seminariów i to cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem, bo tworzymy taką symbiozę pomiędzy przedsiębiorcami i samorządowcami różnego szczebla. Tutaj mamy bardzo poważnego i dobrego partnera w postaci marszałka, pana marszałka Gustawa Marka Brzezina. Tutaj mówimy jednym głosem i widzimy, że ta symbioza jest, ale też rozmawiamy ze środowiskiem naukowym. Chcemy stworzyć takie partnerstwo, aby powiązać naukę, współczesność z praktyką i do tego jeszcze chcemy w to włączyć przedsiębiorców i mieszkańców, aby realizować projekty w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu. To jest szalenie istotna sprawa w tej nowej perspektywie finansowej, bo takie projekty i takie działania samorządów będą premiowane tym, że przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z różnych programów na rozwój, na innowacje.
Oczywiście. Jeżeli chodzi, może na chwilkę wróćmy do szkolnictwa. Co dobrego dzieje się w waszej gminie, jeżeli chodzi o tę tematykę? Oj, tutaj... Bo z tego, co wiem, jesteście dookoła, powiedzmy, otoczeni przez gminy, które nie mają na przykład żłobków. U was są. Uważam, że inwestycja w człowieka jest jedną z najbardziej prorozwojowych logat. Jak zostałem wójtem gminy, zastanawiałem się, jakie konkretnie działania podjąć, aby bezpośrednio gmina mogła oddziaływać na zwiększenie poziomu edukacji i jakości kształcenia. Wprowadziliśmy kilka lat temu stypendia naukowe wójta gminy. Takie stypendia niezależne od dochodu. One kształtują się od 80 do 170 zł miesięcznie, w zależności od średniej danego ucznia. I dzisiaj, na dziś już mamy ponad 600 stypendystów, wydaliśmy prawie 800 tysięcy złotych na te stypendia. To cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem i to jakby stypendia naukowe to jedna sprawa. Po drugie, edukacja przedszkolna i żłobkowa. Jesteśmy jedną naprawdę z nielicznych gmin, które wprowadziły edukację żłobkową w gminach wiejskich i tą przedszkolną, gdzie wskaźnik upowszechnienia przedszkolnego kształtuje się na poziomie 70%. To dużo na tle średniej krajowej. Dodatkowo, żeby wzmocnić te kompetencje kluczowe, te, które są zapisane w strategii lizbońskiej. Język ojczysty, wiadomo, podstawowa sprawa, ale na drugim miejscu są języki obce, więc uczymy języka rosyjskiego, angielskiego już od pierwszej klasy szkoły podstawowej. Język rosyjski jako bonus, jako taki dodatkowy przedmiot i dodatkowo w tym roku wprowadzamy zajęcia szachowe dla wszystkich dzieci jako przedmiot obowiązkowy. Po to, żeby wzmocnić umiejętności matematyczno-przyrodnicze. Kierunek, który pan, że tak powiem, w którym kierunku pan prowadzi gminę, jest popierany w 100% przez radnych, gdyż udzielili panu jednogłośnego absolutorium. Jak pan to odbiera? To jest przede wszystkim w mojej ocenie uznanie dla wszystkich moich współpracowników i jednostek podległych, bo to jest jakby taka akceptacja tej polityki długofalowego i dynamicznego rozwoju, którą obraliśmy sobie kilka lat. Mamy wizję, którą zarażamy i mieszkańców, i radnych, i państwa sołtysów, i to przynosi efekty. Dla mnie szalenie istotna sprawa to partycypacja społeczna. A więc musimy stworzyć taki klimat, aby mieszkańcy czuli się aktywnymi uczestnikami procesu zmian. Aktywnymi to takimi, którzy chcą współuczestniczyć w procesie decyzyjnym, współdecydować, ale też brać odpowiedzialność za swoje decyzje. I tego też mieszkańców uczymy. Tak więc, co składa się konkretnie na tą jakość życia? Jakość życia to przede wszystkim warunki do zamieszkania, infrastruktura, ale też działania prozdrowotne, profilaktyka, możliwość uprawiania różnych dyscyplin sportu. I tu w Kurzetniku jesteśmy z tego słynni i mocni. W ubiegłym roku uruchomiliśmy nowoczesne, największe na Warmii i Mazurach Centrum Narciarstwa Rekreacji Kurza Góra z najdłuższym wyciągiem narciarskim, sztucznie naśnieżanym, i myślę, że już niebawem oddamy do użytku kolejne obiekty, które będą służyć uprawianiu sportów letnich. Ale chcę powiedzieć o tej profilaktyce prozdrowotnej, bo też jako jeden chyba z trzech samorządów na Warmii i Mazurów wprowadziliśmy szczepionki dla wszystkich dzieci przeciwko pneumokokom. Za darmo szczepimy wszystkie dzieci, wszystkie 3-4-latki, które rozpoczynają tę edukację przedszkolną. I to jest jak taki rozumiem, cieszy się to dużym zainteresowaniem. Dużym. Wszystkie dzieci korzystają z tych szczepionek, bo to są kosztowne sprawy, dlatego też tutaj takie działania promujemy. Promujemy dobre, funkcjonalne rodziny, te, w których możemy się rozwijać, dlatego też premiujemy Kartę Dużej Rodziny. Mamy kilkunastu lokalnych przedsiębiorców, którzy chcą w tym programie uczestniczyć i tak uważam, że szereg tych działań wpłynie na to, że właśnie mimo tego niżu demograficznego, to właśnie u nas mieszkańcy będą chcieli zamieszkać. Moim Państwa gościem był Wojciech Dereszewski, wójt gminy Kurzętnik. Dziękuję.